Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek Speedruna 4.0. Zbliża się on do końca w momencie, gdy osiągnę ranking 2500. Zostanie on zakończony. Brakuje bardzo niewiele, 17 punktów. Mamy prawdopodobnie gambit hetmański, chociaż jeszcze nie wiadomo. Goniec na E7, tak, póki co nieprzyjęty. Skoczek wyjdzie na F6. Gramy sobie w szachy normalnie, goniec na G5. Zerknę tylko, z kim mam tutaj przyjemność. Prawdopodobnie tutaj jest wszystko w porządku. 2100 partii. Czy ja z tym gościem nie grałem już w jednym z odcinków? W sumie to nie pamiętam. Zbijemy sobie na F6. Zagramy posunięcie E3. No i teraz zobaczymy, co zrobi przeciwnik. Tak, tutaj powtarza mi się sytuacja z mojego kursu, wieża C1, żeby przeciwnik zagrał C6. C5 jest raczej ruchem słabym, bo ta wieża świetnie tutaj działa. Ok, kwestia zrozumienia. No i gramy agresywnie. Posunięcie H4 z planem G4. Zobaczymy, jak się przeciwnik na to nastawi. Ciekawe pozycje w tym bardzo powstają. Ok, skoczek D7, jedziemy z ruchem G4, no i tutaj przeciwnik prawdopodobnie będzie musiał zagrać ruch G6, no bo trzeba jakoś tego gońca schować. W innym wypadku zagram sam posunięcie G5 i otworzę sobie wieżę. I przyznam się, że będę trochę tutaj grał na taką czujkę, choć wariant może cały czas być taki, jaki sobie tutaj opracowałem. Zobaczymy. Zobaczymy, jak przeciwnik się zachowa. Przypuszczam, że... O właśnie, przypuszczam, że tutaj już się zrobiły inne rzeczy. Zbija pionka. Ok, w takim układzie spróbujemy... Właśnie. Zbić chyba trzeba tutaj. Tak mi się wydaje, że to jest całkiem logiczne. Jeżeli nastąpi taki ruch, no to on będzie tutaj chciał rozbijać, ok, no będzie mógł to rozbijać. Trzeba tutaj na pewno troszeczkę znać tej teorii. W każdym razie pojawia się ostra pozycja i fajnie, można sobie pokombinować i spróbować efektownie zakończyć partię, mam nadzieję, na swoją korzyść oczywiście, bo to bywa różnie, ale zwykle jak nas atakują na skrzydle, to odpowiedź na drugim skrzydle czy w centrum jest dobrą odpowiedzią, że więc prawdopodobnie przeciwnik zachował się ok, ale w tym konkretnym przypadku muszę sprawdzić później, bo aż do końca nie jestem pewny, czy to było dobre bicie dla niego, ale to taki niuans na naprawdę no, wyższym troszeczkę poziomie. No i właśnie, przeciwnik znowu się zamyślił. Prawdopodobnie kombinuje. To znaczy tak, bo możliwe, że on zagra coś w tym stylu i rozważy bicie nawet. Żeby nawet może pograć po prostu figurowo. Ale z drugiej strony może kopnąć tu. Bicie, goniec zbije. Może gońca w ogóle zostawić, zagrać jakiś hetman C2 z groźbą mata. Któż to wie, może potem wybić, zagrać F4 i hetman na H2, tylko że zawsze dostanę szacha. Może skoczek E4. Zobaczymy. Plus jest taki, że u niego nie gra goniec C8 jeszcze. Też jeżeli on na przykład zagra B5, to ja bym sobie wrócił na D3 i groził G5. Po wybiciach gram goniec H7, król odchodzi, ta wieża z gońcem mogą mu narobić krzywdy. Znaczy nie widzę tutaj jeszcze jakiejś konkretnej, ale odejście na przykład tutaj i zbicie pionka już wchodzi w grę. Więc w ten sposób tutaj sobie to rozkminiam, że nawet jak on zaatakuje bezpośrednio figurę, to odejście z dobrym skutkiem może być i wtedy na przykład ruch G6 wchodzi w grę z jego strony. No właśnie, to tego typu ruchy są jak najbardziej możliwe. Zobaczymy, jak przeciwnik się zachowa. No dobra, póki co stracił mnóstwo czasu. Zobaczcie, że przy 11 moim ruchu on już ma niespełna, znaczy już 6,5 minuty praktycznie. Więc myśli, 3,5 minuty mu to zajmuje przy partii na 10 minut, no to trochę dużo czasu zużywa, więc jest szansa go tutaj no, ograć, tak? W pewnym momencie oczywiście może być też tak, że przeciwnik zacznie grać o wiele szybciej. To też może spowodować masę błędów, ale to nie tylko mówię o przeciwniku, mówię też o sobie i ogólnie o tym, co się dzieje na szachownicy podczas gry przy ograniczonym czasie. No dobra, widzimy, że przeciwnik myśli. Dobra,
Zagrał posunięcie G6. No i teraz tak. G5 bardzo mi się narzuca. Bicie, bicie. Goniec bije. Skoczek tutaj. Hetman bije. F4. On daje szacha. Chociaż nie ma już gońca, więc to nie jest dokładnie ten sam wariant. No właśnie. A więc może H5. Tak się nad tym zastanawiam teraz. H5, on G5. Hetman C2 i tam opcja wejścia jest, tylko że zawsze goniec się zasłoni, więc nic tutaj nie ugram jakoś specjalnie. Ale raczej chyba G5, żeby otworzyć linię. Co, trzeba zamknąć oczy i zagrać chyba po prostu G5 i tyle. Może po tym biciu wtedy H5. To też jest ciekawe, bo jest groźba od razu wybicia. Zagrajmy tak, niestandardowo. Mi się ten ruch podoba. Po prostu mi się ten ruch podoba i chcę w ten sposób przeciwnika atakować. Dlaczego by nie? Skoczek zagra tutaj, no to wtedy chyba tu. Choć odejście tu też jest chyba w miarę ok, ale tutaj to zawsze patrzymy w tę stronę, choć goniec będzie pilnował po punktu E7, E6. No już na pewno przeciwnik musi pokombinować. No i kolejne zamyślenie się z jego strony, więc wydaje się to fajne. Zobaczymy, jak zareaguje przeciwnik. No i zobaczcie, że połowa czasu już jest za nim. A tutaj wprowadziłem nowe posunięcie i możliwe, że on też jest w małym lesie. Tak jak i ja, tutaj oczywiście wtedy wygrywa no, umiejętność zrozumienia troszeczkę pozycji, ale też i taktyki. Możliwe, że po prostu bicie, wieża zbija, król G7. I możliwe, że to jest dla niego najlepsze, z pionkiem więcej on zostanie, ale wtedy spróbuję zagrać w ten sposób. No tak, tu wieża na H8, wybicie, hetman bije, to chyba jest dla niego najlepsze. Wybicie tutaj i się wyrównuje dokładnie, tak jakby słyszał. Zbijamy wieżą. Prawdopodobnie ten mój ruch H5, tak teraz patrzę, chyba najlepszy nie był. Okej. No ale dobra, gram swoje. Trzeba grać w ten sposób. Jeżeli tu, to może nawet tak. Ale chwilunia, jeżeli on zagra tak, to ja zbiję skoczkiem tym. Bo hetman będzie tu bronił. Istnieje też oczywiście opcja szacha, tam ataki jakieś, ale król się schowa i tutaj się nic nie dzieje. Skoczek E4. Po prostu chcemy zbić pionka. A jeżeli przeciwnik na przykład zagra sam G4, no to mogę wejść tam sobie skoczkiem. Po każdym wybiciu wybija wieża z szachem, potem wchodzi hetman, jest pięknie. Więc tutaj mam nadzieję, że są problemy teraz. Dobrze mówię? Ach, to się zmienia cały czas w głowie. Już mi się wydawało, że jest tak średnio, a chyba jest całkiem ok. Zobaczymy, czy przeciwnik mnie zaskoczy jakimś ruchem, którego nie dostrzegam. Ale wydaje mi się, że nie. No właśnie. I teraz mogę chyba to zbić. Chodzi o to, że jak zbiję tu. On zbije tu. Aha, bo to jeszcze trzeba wziąć pod uwagę. Tu. Aha, on zawsze zasłoni się gońcem. Dobra, zbijam tym. Okej. Są tutaj jeszcze ciekawe opcje bicia gońcem. Tak, tu i tu. Więc kolejna taktyka się pojawia. Figury weszły jak w masełko. No, mój drogi przeciwniku. Jak to się zakończy? No bo teraz, jeżeli on na przykład by wybił tu, to chyba jest harakiri, bo zbijam. Grozi taki ruch, grozi bicie też na F7. Bicie nastąpiło, to jest dobre bicie z jego strony. Zastanawiam się, czy w ogóle tak nie zrobić, ale to on wtedy skoczka rozwija. Dobra, zbijam wieżą z szachem. Oczywiście jego bicie tutaj jest słabe. Przypominam, że po tym ruchu się zasłaniam. Okej, grozi wieża H1, więc to jest ten ruch, na który trzeba uważać. Aha, czyli tu się prawdopodobnie wszystko już uspokoiło poniekąd, chociaż hetman F3 chodzi mi po głowie. No dobra.
Hetman F3, chodzi mi po głowie, pilnujemy tutaj, skoczek na razie pilnuje wieży, grozi na przykład takie zagranie. No szacha nie ma, to jest ok. Król się zawsze chowa. Kolejna figura weszła do gry, są już jakieś tam proste groźby. Przypuszczam, a skoczek na F6 też nie może, też spoko. Zawsze właśnie po takim szachu, jakby hetman nie bronił, to już tak asekuruje się, to zawsze mam też król D2 i bronię wieży, więc też jest w porządku. Skoczek zagrał tutaj, chyba słusznie. No bo chce wejść na D5, jasne. Jasne jak słońce, może takie posunięcie zagrać i go tam męczyć mocno. Bo tutaj po wybiciu wybijam sobie, czy zostawić tego gońca. Skoczek wejdzie tutaj. No wejdzie, no. Ma też prawo takie. Chyba tak, po prostu sobie zagrajmy. Skoczek D5, wiadomo. Po tym posunięciu możliwe, że zbije. On zbije tutaj. Czy ja tam coś uzyskuję? Niekoniecznie muszę mieć od razu jakąś tam kombinację. Bo teraz taki szach będzie mało przyjemny, że tak powiem. Okej. Nic forsownego tu się nie musi dziać. Na spokojnie. Może odejść sobie tu i tu się schować. Czy ja mam w ogóle na to czas? Ruch F5. Zawsze mogę odejść wtedy wieżą. Tutaj nie będzie ten skoczek do wzięcia. On ma 2 minuty. Czas mu się powoli skraca. Może w ogóle wrócić wieżą tutaj. To też jest jakaś opcja. Wiecie co? Chyba sobie. Aha, wieża tutaj. Zagram tak. Zagram sobie król D1. Zrobię sobie taką roszadę na raty. Schowam sobie tego króla. Aha, przeciwnik idzie tędy. Spoko. Spoko. Schowam sobie tego króla cały czas tutaj. No, ruch A4 to prawdopodobnie trzeba tego skoczka dziabnąć, mieć go z głowy. O, wybił tym. To jest ciekawe. Otworzył sobie linię. Dziwne. Myślę, że tutaj trzeba grać w ten sposób. Skoczek F6. Król się fajnie schowa. Wieża się otworzy. Może hetman F4, żeby zająć te pola. Co? Tu się nie boimy takich rzeczy. Hetman A5, tak. Jak zagram tu, to on mi tu. Może skoczek tak i tak. Znaczy jeszcze nie teraz, bo mi grozi wzięcie wieży. Ale ruch A3 to chyba też taki ruch standardowy. No, zawsze możemy spróbować. Ha, bo on może na przykład tak zagrać. I tutaj. Więc ja zagram tak, on wtedy może zagrać tu, będzie chciał wejść tam. Ale nie, nie może, bo tam jest przecież bicie. Dobra, spokojnie. Tutaj też nie jest tak prosto czarnymi. Zobaczcie, w ogóle wszystkie figury czarnych w tym układzie po 24 ruchach są dalej na 8 linii. Więc to nie może się skończyć dobrze dla czarnych. Tak z założenia wynika. No nie może, po prostu nie wierzę w to, że się nie skończy to źle dla czarnych. Okej, okay. Pewnie taki ruch będzie chciał zagrać. No może tak zagrać. Okej, okay, dobra. To zagram. Aha, nie mogę tu. Dobra, muszę odejść królem na pewno i spróbować tak zagrać. Ten jednego ruchu mi brakuje, aczkolwiek priorytetem to nie jest. Aha, on teraz tutaj będzie kombinować, tak? To chyba teraz tak, żeby mieć opcję taką. Goniec D3. No mało przyjemny ruch. A może wieża C5 też się ochronić? Szach nastąpi, odejdę królem. No nie, chyba jednak hetman F4. Przypilnuję to, bo zagra mi tak, ja zagram tu. Jasne, jak on zagra tutaj, no to ja wybijam i potem mam opcję hetman D6. To jest bardzo ważne według mnie. Ale nie, chwilunia. Tak, ja nie mogę wybić, bo jest wieża tutaj. Krzysztof. Dobra, tu nie mam wyjścia, to muszę się tak schować. Ojej, wiecie co? On tego nie widział. On tego nie widział. Okej. Okay.
Bardzo mi się chce zbić tego gońca, ale to bardzo. Niezwykle bardzo. Bicie, bicie, bicie. Chyba tak trzeba w ogóle. Bijemy. Nie będę się nawet zastanawiał. Nawet on teraz nie może zagrać tu wieżą, bo zbijam hetmanem, a chce wziąć tego pionka. I tyle. Król jest po prostu też w rozsypce. On ma 30 sekund, więc mogę sobie na to chyba pozwolić. No, fakt, król troszeczkę tak się schował tutaj w siatce matowej, ale to się powinno zgadzać. Co on chce? On chce tutaj zagrać, ok. Zawsze odejście, to może taki ruch. Zawsze mogę zagrać tak, bo mam też wieżę w akcji. Jak on tu, to tu. Bo tak. O właśnie, dobra. Hop. Damy szacha. Król musi iść tędy. Zbił. Okej. Dobra, bo ja mam zawsze powrót tutaj i chyba tak muszę zagrać, tylko się zastanawiam, czy jeszcze nie mam jakiejś tam opcji ciekawszej. Tu. No raczej nie. Muszę chyba wrócić. Ta wieżówka, mam nadzieję, 2, 4, 5, 2, 4. No pionka więcej, okej. No więc idę, grożę teraz takim ruchem. W sumie mogłem od razu chyba tak zagrać. No szacha trzeba dać, król już ucieka. No dobra, trzeba to chyba bić. On sobie tędy próbuje pograć. Okej. Chyba tak. Dokładnie. I tutaj. No spadł czas, no jasne. Spadł czas, sobie już analizujemy tę pozycję, tę partię. Jak to wyglądało. Bo było na pewno ciekawie. Może coś tam przeoczyłem. Pierwsze ruchy są ok. H4, ok, tak. Bicie. To jest błąd. G5 pokazuje, żeby zagrać od razu. Aha. Czyli zasada jest taka, żeby grać od razu w ten sposób. G5. Chociaż bicie C4 też było ok. Jeżeli tak, jeżeli tak, jeżeli tak. To goniec C4. Aha, i po prostu zostawiamy w tej konfiguracji przeciwnika. Otwarte tutaj są te przestrzenie, te diagonale, te linie. Tak bym sobie to tłumaczył, żeby to sobie tak zakodować. No dobra, zobaczmy tak. Poszło w ten sposób: G6, G5 dobrze, bicie. No okej, H5 też jest rozważane, ale bicie lepsze. Jeżeli tu, to skoczek. Zobaczcie, jaka ogromna przewaga. I skoczek tutaj. To trzeba konkretnie wiedzieć. Tak, to trzeba już konkretnie wiedzieć. Jakiś tam szach. Król Edha. No to są fajne rzeczy, oczywiście. Bardzo fajne. Tak, i tam taki ataczek próbujemy robić. No, wygląda to fajnie. Wygląda to fajnie. Na konkrecie, zobaczcie, to jest przewaga prawie plus 4. Prawie plus 4. To jest niesamowite. Że tu nic praktycznie nie widać, a już jest taka przewaga. No trzeba to głęboko sobie przeanalizować. Ok, zobaczmy, jak poszło. H5, bicie. What? Skoczek G5 teraz, Krzysztof, przeoczyłeś? Tak nie wolno, bo tu. Wow! I tu na przykład na związanie, ale po takim ruchu. Goniec E6. O co tu biega? A jak bicie? Wspaniały ruch. A jak bicie, to jest jakiś mat w dwóch, tak? Wow! Piękny mat w dwóch. Ale taktyka w tym hetmańskim. O kurczaki, naprawdę nieźle. No ja zbiłem prostolinijnie, wieżą. Król G7. Zobaczcie, już duża przewaga. Cały czas skoczkiem tutaj każe bić. No to dokładnie musiałbym to po prostu analizować. Wieża H8. Tutaj bicie dobre jest teraz. Tak, wieża zbiła. Król F8. Ogromna przewaga. Hetman F3 pokazuje świetnie. Skoczek. Hetman G3. Wow.
Oto łapie po prostu pola, wszystkie figury są aktywne, ale ten ruch też jest ok, jak widać. Skoczek D5. No i tutaj królem nad D1 zagrałem. Co tu lepszego można by było? Król D2, jest jakaś różnica. Może taka, że wieża po prostu wchodzi. Może i taka. Dokładnie, że wieża musi po król D2, wieża wchodzi tutaj po prostu i tam są kolejne naciski. No poszło tak, poszło tak. Król C2, czyli trochę kiepsko, przewaga, ale też duża jest. A4, no bicie. Okej, bicie. Czekajcie, a bicie tym pionkiem. Silnik mówi skoczek F6. Dobra, bo coś mi się to przewidziało, skoczek D6. Dobra, poszło tak. Skoczek F6, okej. A3, B3, okej. Goniec. O, każe bić. Każe to bić. Jeżeli tak, tak, to tak. Z ogromną przewagą. No co, jeżeli wieża odejdzie na przykład? A, to wieża tutaj. Wow, jakie to jest proste, nie? Jakie to jest czasami proste. No przeoczyłem też takie proste zagranie. No zagrałem tak, kompletnie swój plan. I teraz pozycja robi się remisowa w ogóle, żeby było śmiesznie. Z plus tam 7, prawie 8, 0. Po jednym ruchu robi się, zobaczcie. Przeoczyłem prostą taktykę wygrywającą. Jeszcze raz, tak, tak, tak. I wygrana. Bo zwalam wieżę i tam grozi na końcu mat. A jeden szach nic mi nie zrobi. Ajajaj. Poszło tak, goniec B5. Hetman F4, dobrze. Szach nastąpił, król. I wieża C8 on powinien zagrać. Wieża C8 powinien zagrać, ja musiałbym odejść. Przypominam, że nie mogę tu zbić, bo jest tutaj strzał z matem. Więc musiałbym odejść, król tutaj. Co dalej? O, już nie widać tutaj jakoś, jak się dobrać do króla. Na moje szczęście przeciwnik zagrał inaczej. Goniec F5. Ja tutaj zbiłem, no to jest poważny błąd. Na minus 1. No po prostu strata jakości zwykła, no ale jak już na tym czasie byliśmy. Co? Skoczek H7, skoczek D7 lepszy. Tak, tak i tak niby. Bo w ogóle takie zagranie muszę zbić i jeżeli on tak, to się zasłaniam. Wow. No tutaj się wszystko trzyma. Ale poszło inaczej. No co poszło tak, tak. Zbił przeciwnik. A co ja? A teraz to też już przegrana jest. Tu dawałem też matek, tędy by odszedł. Tak, tego mata nie widziałem. Tutaj. Aha, król D8. Tutaj, tutaj i tutaj. Tu jest też wieża. O, to świetnie działało. I tutaj co? Mata w trzech nie dałem. Tak. Wiecie co, no naprawdę, to proste rzeczy są. Powinienem widzieć takiego mata. Ajajaj. A zagrałem na po prostu wieżówkę. Która już jest nie do końca jasna. Właśnie, to przeciwnikowi spadł czas. A to możliwe, że jest końcówka bliska remisu. Dobra, mam nadzieję, że partia Wam się podobała. Słuchajcie, 11 oczek brakuje do zamierzonego celu. Dziękuję Wam za oglądanie dzisiaj i do zobaczenia. Cześć.